Cześć, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam was na moim kanale w kolejnym odcinku. Ja w to nie wierzyłem, wy w to nie wierzyliście, znaczy może wierzyliście, ponieważ bardzo często w komentarzach pod moimi filmami pisaliście, żebym skustomował, przemalował monitor. Ja trochę sceptycznie do tego podchodziłem, ponieważ sam nie wiedziałem, jak miałbym to zrobić. Ale finalnie podjąłem tego wyzwania i razem we współpracy z firmą Asus postaram się przygotować monitor ProArt Display PA329CV. Ładnie przeczytałem. Jeszcze tego monitora nie otwierałem, więc razem ze mną na żywo zrobicie unboxing. No i to nie przypadek, że akurat ten monitor trafił w moje ręce do malowania, ponieważ jest bardzo mocno związany z moją twórczością graficzną, ponieważ jest to profesjonalny monitor graficzny, więc warto, żeby go odpicować. Jak to wyjdzie, zobaczycie w trakcie. Słuchajcie, no nie było to łatwe zadanie. Jest to jednak kawał monitora, 32 cale. Ale przejdźmy do tego na szybko, co jest w zestawie. Mamy kabel zasilający, dostajemy kabel USB typu C. Również dostajemy kabel, myślałem, że HDMI, ale mamy DisplayPort, więc bardzo dobrze. Raport kalibracji i bardzo ładne przywitanie. Welcome to Asus ProArt Family. Ale czekajcie, ja go odwrócę, żebyście zobaczyli, co będziemy tak naprawdę malowali. No chyba się domyśliliście, że przodu nie pomalujemy w tym monitorze, tym bardziej, że jest on bezramkowy, dlatego skupimy się na całym tyle. A że jest to monitor profesjonalny, graficzny, no to dobrze, żeby ozdobić go jakimś fajnym, kolorowym motywem. Jakim jeszcze? Tego nie wiem, ale zaraz coś pomyślę. Słuchajcie, pominąłem jeszcze bardzo ważny element, czyli taka dostawka, którą możemy sobie bezpośrednio doczepić do biurka. Rzadko się zdarza, żeby producent w ogóle coś takiego dodawał i trzeba sobie oddzielnie ramię dokupić. A tutaj dzięki temu możemy przyczepić bezpośrednio, nie na stojaku, jeżeli mamy taką ochotę, tylko bezpośrednio do biurka. I ten stojak jest kompatybilny właśnie z tą przejściówką, z tą dostawką. Nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać. Słuchajcie, nigdy nie rozkręcałem monitora. Jest tutaj jeden mały problem, bo znalazłem jedną śrubkę i więcej nie ma, więc wydaje mi się, że jest to bardziej na zatrzaski. Trochę się obawiam, że mogę go połamać, bo filmu jakiegoś takiego nie ma na YouTubie, jak go rozkręcić, ale zobaczcie, tutaj była tylko jedna śrubka, którą wykręciłem, była ona pod statywem. Reszty śrubek nie ma, a boję się, że jak zacznę go po prostu malować, bo tutaj akurat pójdzie aerograf do motywu, który sobie wymyśliłem, więc nie chciałbym, żeby tutaj te wszystkie, no nawet jak pozaklejam, to jest jakaś tam obawa, że może coś tam wlecieć. O, z tej strony będzie lepiej. No to tutaj te wszystkie szparki, co są, no to niestety, ale tamtędy wleci farba. Nawet pędzlem jest takie ryzyko, więc no najlepiej byłoby ściągnąć tą obudowę. Udaje się i nawet nic nie pęka, nic nie lata. I odrywa się to w miarę rozsądnie. I tadaaa! Udało się. Znaczy, jeżeli będzie później działało, to udało się, ale udało się go otworzyć i nic nie pękło. No tak, słuchajcie, wygląda w środku. No jest tu jeszcze jakaś inna obudowa, ale ja już tego rozkręcać nie będę. Wygląda skromniutko jak na takiego potwora, ale jednak liczy się to, co nam oferuje. Ale ja tak naprawdę zajmę się tą częścią. Teraz w sumie, gdy plecy mam gotowe, poleci na nie podkład. A ja będę brał się za ten czas, zanim to wszystko wyschnie, za projekt, który pojawi się tutaj. Bardziej za jeden element główny, który tutaj będzie, a reszta to taki troszeczkę freestyle, ponieważ teraz wam zdradzę, że monitor będzie w motywie kosmosu. Teraz przechodzimy do przygotowania motywu graficznego, znaczy szablonu motywu graficznego. Będą to astronauci, dwójka astronautów, którzy tak jakby będą wychodzili ze środka monitora na boki. Ale najpierw muszę ich przygotować, bo
będą w kolorze białym, będą to takie zarysy tych astronautów i dookoła będzie po prostu kosmos. Ale żeby to Wam bardziej przybliżyć, no to zobaczycie na żywo zaraz, jak to będę wszystko wycinał. Plotter mam już przygotowany, folia załadowana, a tutaj mamy graficzkę właśnie, która będzie wycięta, dwóch astronautów. Tutaj wsmogłem się trochę na Envato Elements. No i folię, którą wybrałem, to wybrałem akurat tą taką samochodową kanalikową, bo ona będzie delikatniej się trzymała na samym początku, niż byłaby to normalna folia samoprzylepna. Naklejki, planety już są na swoim miejscu, tak jak możecie zobaczyć. Teraz będę tworzył tak naprawdę tło, a te wszystkie elementy, które tutaj zostaną, będą po prostu białe. No jeszcze jakieś dodatki dolecą, ale głównie mają być po prostu białe. W momencie, gdy powstaje cała grafika na plecach monitora, trochę Wam o nim opowiem. Tak jak wspominałem wcześniej, jest to profesjonalny 32-calowy monitor dla osób na co dzień zajmujących się pracą kreatywną, edycją zdjęć, filmów, czy tak jak w moim przypadku projektowaniem graficznym. Całość działa na podświetleniu LED, matryca IPS, a jego rozdzielczość to 4K. Do tego mamy także 100% pokrycia sRGB, co daje nam bardzo dobre odzwierciedlenie barw. W monitorze także mamy technologię HDR. Posiada on 11 trybów, które dostosują się do naszych potrzeb, np. sRGB, REC 709, DCI-P3, HDR i wiele innych, jak na przykład też do czytania czy po prostu przeglądania internetu. O kalibrację nie musicie się martwić, bo w fabryce monitory są wstępnie kalibrowane i przechodzą rygorystyczne testy. Co do wejść, to monitor jest wyposażony w dwa razy wejście HDMI, jeden DisplayPort USB typu C, który również pozwoli nam nawet ładować nasz sprzęt i przekazywać obraz do monitora, dzięki czemu mamy mniej kabli na biurku. No i mamy jeszcze 4 USB i wejście na słuchawki. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest funkcja Picture in Picture i Picture by Picture, dzięki czemu na monitorze możemy wyświetlać dwa różne źródła. Na przykład mamy podłączonego laptopa i komputer stacjonarny i równocześnie widzimy to wszystko na jednym monitorze. No i coś dla osób, które bardzo długo siedzą przy komputerze, czyli technologia Flicker Free. Redukuje ona migotanie, dzięki czemu oczy tak szybko się nie męczą, nie boli nas głowa podczas długiego spędzania czasu przed komputerem, co w moim przypadku się zdarza. No dobra, no to teraz chyba czas ściągnąć szablonową folię i zobaczyć, jak ogólnie wyszły te wszystkie zarysy, czy gdzieś tam nie zaciekło folii, i przejdziemy do montowania LED-ów. Finalnie udało się podłączyć LEDy RGB, którymi mogę bez problemu sterować z pozycji komputera. Ale oczywiście najważniejszy jest tył, który prezentuje się właśnie tak. 32-calowy monitor Asus ProArt dedykowany dla grafików został odmieniony w edycję kosmiczną. Całość pomalowałem areografem, wykorzystując kilka szablonów. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę, no i oczywiście czekam na Wasze kolejne pomysły do malowania. Zobaczcie poprzedni odcinek, na razie, trzymajcie się, cześć!